To będą trudne co najmniej 2 lata dla mieszkańców Katowic, ale nie tylko. W poniedziałek rozpoczyna się modernizacja wiaduktu nad ulicą Mikołowską. Przejazd pod wiaduktem zostanie zamknięty, a to oznacza duże zmiany dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Jak sobie poradzić z tą nową sytuacją na drogach w centrum Katowic? O tym Paweł Jędrusik. Zmiany mają zostać wprowadzone w poniedziałek rano. Samochody jadące ulicą Mikołowską w kierunku Placu Wolności dojadą tylko do ulicy Andrzeja, którą będzie można dojechać na przykład do ulicy Kościuszki i Placu Miarki. Wielu mieszkańców już wie, co to będzie oznaczało. Będzie ciężko, szczególnie dla kierowców, którzy tędy się przemieszczali, bo to bardzo największy chyba ruch jest tutaj na Mikołowskiej. Stąd też uważam, że będzie tragedia po prostu. Katowice się zatkają. Poważne utrudnienia są pewne, ale założenie jest takie, że po zakończeniu prac wszystkim ma jeździć się wygodniej. Na pewno będzie jakiś paraliż, ale bardzo dobrze, bo ja to pamiętam, ten most stary, już go warto wyremontować. Także bardzo dobra decyzja dla mnie. Niech się lepiej poprawia w Katowicach. Trzeba starocie remontować, żeby było dobrze. Powstają już tymczasowe przystanki komunikacji miejskiej. Pojawią się m.in. na ulicach Skłodowskiej Curie, Placu Miarki czy Kopernika. Zmiany w kursowaniu autobusów obejmą kilkadziesiąt linii. Tutaj możemy wymienić linię 45 i M10. Zostaną skrócone. W jeszcze innych przypadkach trzeba brać pod uwagę to, że autobusy innych linii będą się zatrzymywać na dodatkowych przystankach. I jeszcze warto zwrócić uwagę na 3 linie, 12, 43 i 133, którym zmieni się dotychczasowy charakter. To linie, które jak na razie kursują w sposób okrężny. Od poniedziałku będą jednak kursować dwukierunkowo, tam i z powrotem. Będą też zmiany w organizacji ruchu na drogach po południowej stronie torów. Ulica Batorego będzie jednokierunkowa w kierunku dworca. Zmieni się też kierunek jazdy fragmentem ulicy Andrzeja do ulicy Kościuszki. Z utrudnieniami będą też musieli liczyć się piesi. Ruch pieszy zostanie utrzymany na ulicy Mikołowskiej tak długo, jak pozwoli na to harmonogram robót. Przez najbliższy miesiąc mieszkańcy będą mogli korzystać z przejścia przez ulicę Mikołowską specjalnie wyznaczoną i zabezpieczoną drogą. Ruch pieszy zostanie wstrzymany dopiero w momencie, w którym rozpocznie się rozbiórka przęsła wiaduktu. Jeśli prace pójdą zgodnie z harmonogramem, utrudnienia w tym miejscu potrwają nieco ponad 2 lata.